To, co słyszycie Państwo wokół, to konsekwencja ruchu drogowego, to konsekwencja wiatru, który wieje, to szum. Szum, który naturalnie pojawia się okresowo, natomiast są osoby, które taki szum słyszą nieustannie, całą dobę, mimo że nie ma żadnego zewnętrznego źródła dźwięku. Te osoby cierpią na dolegliwość, która nazywa się szumami usznymi. Szumy uszne mogą być spowodowane różnymi czynnikami. Występują one najczęściej w wieku 50-60 lat, ale mogą też być oczywiście w innym wieku. Szumy uszne mogą być spowodowane uszkodzeniem narządu słuchu, mogą być spowodowane infekcją, stanem zapalnym, mogą być konsekwencją banalnej woskowiny, ale inna przyczyna to przyczyna naczyniowa. Czasami szumy uszne są wynikiem zaburzonego ukrwienia w obrębie ucha wewnętrznego. To zaburzone ukrwienie wywołane jest najczęściej nadciśnieniem, miażdżycą. To również jedna z przyczyn. Kolejną przyczyną, którą można zauważyć, to dyslordoza szyjna. Dyslordoza szyjna, czyli spłycenie fizjologicznej krzywizny kręgosłupa szyjnego. Kręgosłup szyjny jest po prostu zbyt prosty. Zauważyliśmy w naszych badaniach, które prowadziliśmy w Centrum Ziemiolecznictwa Ojca Grzegorza, że u 50% osób, które mają zbyt prosty kręgosłup szyjny, pojawiają się szumy uszne. Ale te szumy uszne najczęściej leczą się bardzo dobrze, ale o tym za chwilę. Cierpiąc na szumy uszne, musimy zastanowić się nad tym, czy one wymagają konsultacji lekarskiej. Bo jak już wspomniałem, może być to przyczyną szumów, może być banalna woskowina w uchu, ale może być również poważna choroba, której jednym z objawów jest tylko szum uszny. Na przykład, gdy mamy szum uszny i do tego bardzo silny ból głowy, gdy mamy krwotok, czy też wydzielinę wydzierającą się z narządu, z ucha, gdy mamy silne zawroty głowy, gdy tracimy przytomność, no to oczywiście wymaga konsultacji lekarskiej. Lekarz oceni, czy szum ucha jest z przyczyny, nazwijmy to w cudzysłowie, banalnej, czy też poważnej. Jeżeli nie jest to przyczyna zagrażająca naszemu zdrowiu i życiu, wtedy możemy zastanowić się nad tym, co zrobić, aby te szumy zmniejszyć. I farmakoterapia niestety nie ma tutaj dobrych notowań. Leki działają na szumy uszne słabo. Natomiast medycyna naturalna jest w tym wypadku nieco lepsza. Naturalne metody terapeutyczne, które można zastosować w przypadku szumów usznych, to ziołolecznictwo i terapia manualna. Jakie surowce zielarskie używane są w szumach usznych? A więc te, które poprawiają ukrwienie w obrębie ucha wewnętrznego. My stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa najczęściej ekstrakt z miłożębu japońskiego, żeńszenia, bądź też ekstrakt ze skórek winogron podawane podjęzykowo, czyli resveratrol. Wszystkie te substancje powodują w naczyniach krwionośnych wydzielanie tlenku azotu, substancji, która rozszerza naczynia krwionośne, a przez to poprawia ukrwienie mózgu. Z naszych obserwacji wynika, że podawanie tych preparatów, tych substancji naturalnych powinno się odbywać co najmniej 3 miesiące. W tym czasie pacjent powinien odczuć jakąś zmianę. Na przykład pacjent, który czuje szumy uszne bez przerwy, nieustannie, całą dobę, powinien nas poinformować o tym, że pojawiają się przerwy, pół godziny, godzina, w których tych szumów nie czuje. Ewentualnie zmienił się ich charakter z dzwonienia w pisk albo w pisk dzwonienie. Gdyby takie zmiany zachodziły, to będzie to informacja, że coś się dzieje w organizmie i wtedy przedłużymy terapię. Jeżeli po 3, maksymalnie 4 miesiącach nie uzyskamy żadnej poprawy, stosując te metody ziołowe, raczej od nich odstępujemy, bo one również mogą być nieskuteczne. Prowadziliśmy takie badania kiedyś w naszym Centrum Ziołolecznictwa, gdzie badaliśmy około 90 pacjentów właśnie z tą zaburzoną krzywizną kręgosłupa szyjnego, a przez to zaburzoną biomechaniką kręgosłupa. Okazało się, że pacjenci ze zbyt prostym kręgosłupem szyjnym mają w 50% przypadków szumy uszne, które zresztą są znakomicie leczone poprzez zabiegi terapii manualnej. Stosując te zabiegi, uzyskałeś poprawę czasami już po drugim, trzecim razie. No więc idziemy dwutorowo. Po pierwsze, ziołolecznictwo,
Po drugie, terapia manualna. Szumy uszne to problem, który pojawia się stosunkowo często u nas. Możemy wykorzystać do leczenia szumów naturalne metody lecznicze. Pamiętajcie Państwo o ziołach, które poprawiają krążenie krwi, takie jak resveratrol w kroplach, jak ekstrakt z miłożębu, jak ekstrakt z ziemszenia. Pamiętajcie też Państwo o tym, że niektóre szumy uszne, jeżeli towarzyszą im zawroty głowy zwłaszcza, bardzo dobrze leczą się metodami terapii manualnej. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.